Piotr, u Ciebie zmiana silnika, jakby pierwsze zawody z nowym silnikiem, jak się jeździ samochodem? No jeszcze jakieś tam parę mankamentów było z samochodem, typu przełożenia w skrzyni biegów, jakieś niedogrzewanie się motoru, natomiast auto z Hondą, nawet z seryjną Hondą jest troszeczkę szybsze, udało mi się wyprzedzić dzisiaj Pawła Zupka, także wynik jest osiągnięty, no w klasie z dużą przewagą nad Romkiem Baranem, tutaj bezproblemowo. Jak podobała Wam się trasa w Korczynie, czy pasuje Wam, czy jednak jest za szybka, czy może za wolna, czy techniczna, jak wy ją widzicie? Piotrek? No ja się z Stasem w sobotę zapoznałem dobitnie, byłem z kibicami też na chwilę na rozmowie, także nawet trawy są dobre. Nie no, asfalt jest poprawiony, droga jest dobra, jest szybka, jest na odwagę, ale bardzo przyswojnie się jeździ.